Witam was ponownie, tym razem w grze Flash Frozen. O tej grze nie wiem nic, oprócz tego, że jest to gra niezależna. Mam nadzieję, że mnie widać, bo jest dość ciemno. Ale tym razem przynajmniej raz zachowam klimat horroru. Co ciekawe, w tę grę można grać padem. To też zrobię teraz. Continue, ponieważ sprawdzałem, jak to się wszystko sprawdza. O, coś mignęło. W praktyce nic nie mam w tej grze, o fabule, o rozgrywce, ale przekonamy się teraz. No, no i się jasno zrobiło, co? Dobra. Co gra może pokazać ciekawego? W sumie przypomina mi Cryostasis. Znaczy... rozpoczęcie, bo właśnie tutaj byłem w tym pokoju. Wydaje się, że jesteśmy w jakiejś łodzi, nie? Statku. Możemy się rozglądać, możemy chodzić. Tutaj wiem, że jest bieg. Tym włączamy zapalniczkę. Zero paliwa. Skok. Coś jeszcze? Chyba nie. Ładna bardzo muzyka, niż była plus u mnie. Tak wygląda w sumie ikonka do gry. Tak jak te znaczki. Możemy biegać, więc możemy pobiec. O, ale chowamy za to ten. Ale ładna muzyka. Wow! Nie spodziewałem się tego po takiej grze. Przytrzymaj. A, wciśnij, tak? Okej. Wow! Możemy podpalać rzeczy? Tam było napisane? Albo my się trzęsiemy z zimna. Dobra, idźmy dalej. Exit, już koniec gry. Dziękuję wam serdecznie. Nie możemy tego wziąć. Tracimy. A, bo tutaj naszym pewnie wskaźnikiem życia jest temperatura ciała. Co to było? O! Musimy coś znaleźć, żeby się ocieplić. A, co to? Czy coś wyleciało stąd? To jest paliwo? Czy to jest alkohol, który nas ociepli, jak jesteśmy... We are Russian! We are Russian and vodka is good for our body, our... Dobra, czekajcie. Jak wszyscy jesteście świadomi... Nasz statek zatumował na nieznanej ziemi. Zlodowaciałej. Wygląda to, że lód się rozpościera na mil, nawet na mile. I w tym momencie nasza ekipa sprawdza i bada teren dookoła nas. W momencie, kiedy czekamy, ważne jest, żeby cała załoga została spokojna i z dobrym nastawieniem, tak? Nasi pasażerowie są przerażeni i trochę confused, czyli po polsku, jak to znaczy confused? No po prostu pomieszały, no są zdezorientowani, może tak być. We can prevent a panic? Prevent to jest tego? Przewidzieć? Co coś? Przewidujemy panikę w załodze. Musimy zwiększyć... That is able to project. Która może stworzyć powietrze w pewności siebie i kontroli? Nie rozumiem tego zdania. Pamiętajcie, by podążać za standardami
protokołu emergency w nagłych wypadkach. I trzeba być racjonalnym, jeśli chodzi o rozdawanie supplies. Rany boskie, jak ja zgubiłem polski strasznie. Zasobów. Do tego, do departamentów? Nie rozumiem. Zgłoś się do swojego szefa, no. Tego wyżej. Dla dalszych instrukcji. I pamiętaj, żeby zachować spokój. Musimy czekać, aż przyjdzie pomoc. Przejdziemy przez to. Na pewno damy radę, cośmy rodzaju, nie? A to nie jest znak zapytania, że przybędzie tego pomoc? Kłamca. Przepraszam was. Popijam sobie piwko. Mam nadzieję, że was to nie burzy w jakiś sposób. O! Jest tu przejście pomiędzy lokacjami. Ciekawe. Ciekawe, czy są tu swego rodzaju zapisy, czy też po prostu przejście pomiędzy lokacjami. Czemu schowałeś? Zero fuel mamy. A woda obniża nasz... Ale muzyka jest piękna, prześliczna jest. Czemu pokazali, że skakać trzeba? Przecież trzeba. Ale nie, mamy dwa kanistry, o to chodzi. Piękna muzyka. You died! Restart from checkpoint. Jak ja zginąłem? Nie ma tu wskaźnika żadnego ciepła. A, wpadłem do wody! I co? Teraz spadnę. From checkpoint. Z prostego powodu, że nie wziąłem teraz, w tym wypadku nie wziąłem kanistra. Strasznie ciemno jest, mam nadzieję, że mnie widać w ogóle. Zapalę wam lampkę, nieważne. Żebym przynajmniej trochę był widoczny. Niewiele, ale jestem. A może mi się wydaje, że nie jestem widoczny. Ciekawa gra w sumie. Dobra, pobiegnijmy. Czemu uchowana palniczka? A, bo zgasła i tak, tak czy siak, no właśnie. W sumie rację. O, musimy zejść tutaj. Hop, skok. Alkohol się liczy jako butelka. O, kochany pojętniczku. Kiedy wziąłem tę robotę, myślałem, że to będzie... że to będzie dobre życie. Pracować trochę na morzu, być jednym z morzem i takie sprawy. Co dostałem w zamian, to 60 godzin w tygodniu za pensję. Zapłata jest beznadziejna, jedzenie i życie, warunki życia są gorsze. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem wakacje. I kiedy tak pracuję, zażynam się codziennie. Goście mają życie, przeżywają najlepsze momenty swojego życia. Raz chciałbym się zrelaksować na pokładzie. Albo spróbować tego wyszukanego jedzenia w restauracji. Rany, a nawet bym wziął jednego drinka z klubu Catherine. Z tym pijanym naszym kapitanem. The drunk of a captain of ours. To on jest powodem, dlaczego wszyscy jesteśmy tak nieszczęśliwi.
To cud, że nawet potrafi stać się rano. I że potrafi koordynować takim statkiem. Pewnego dnia spowoduje, że wszyscy zginiemy. Ups, spadł mi nie te wpisali, już się prawiło. Czy to się z kapitanem? Jakaś klątwa? Nie wiem. A może po prostu się rozbiliśmy i szukamy wyjścia? Niekoniecznie, że jakieś potwory muszą tu być. W sumie nie wpadłem na to wcześniej. Wciśnij X, żeby podnieść obiekt. Aha! A, to są checkpointy. Tymi. Słyszysz to? Dziwne. Oj, zamknął się z nami. Szypim, bej, nie wiem co to jest. Znaleźli cię. Dobre. Biegnij. Biegnę. Wow. Zajebiste. Te szepty z tą muzyką w dodatku jeszcze taką. Mega. Your progress has been saved. Pięknie, jak na razie jest fajnie, bardzo mi się podoba. Czy coś tam może być? Podejrzewam, że może. Nie. Nie ma. O, karta następna. Kurde, strasznie dużo historii tu jest. Czemu Bóg nienawidzi mnie tak bardzo? Czemu? Co zrobiłem, żeby sobie na to zasłużyć? Nie wiem, co już robić. Przestałem wierzyć rok temu. Może to jest. Może to wszystko, co się dzieje, to jest jakieś boskie odkupienie. Czemu w imię na Boga ten człowiek został zrobiony kapitanem? Wszyscy zginiemy na tym statku. Zginiemy, ponieważ on jest pijakiem. Zginiemy, ponieważ jest idiotą, pijakiem. I dlatego, że Bóg nas nienawidzi. Wow. Ciekawie. O! Przepraszam was. Wow! Znowu się zatrzymałem. Your progress has been saved. Było? Okej, czyli przyspieszamy swój skok. Po prostu skacząc, to jest naprawdę ciekawe sterowanie, czuć jakbym biegał w kosmosie, o! O! Odłóż! Okej, okay. Dziwne to jest... Okej, okay. Okej, okay. Naprawdę ciekawa gra, bardzo mi się podoba. Podwyższę tutaj. Albo po prostu włączę większy strumień światła, żeby było. O! Teraz tam. O! Kurwa, przestraszyłem się. Tędy. I wstawiamy sobie teraz. Wyłączamy tu wodę. Na razie jest dość prosto. Drabina! Następne przejście, przepraszam bardzo serdecznie.
Dreadnought. Te dźwięki wszystkie są niesamowite po prostu w tej grze. Kurczę. Wow. Ale muzyka jest prześliczna. Wow. Musimy za górę. Och, śmiech. Zginąłem. Wow, co mam zrobić? Co, nie potrzebujemy tutaj zapalniczki. Nie, zginąłem już. Czy mogę tam coś rozpalić? Czy wejść w te drzwi mam? Nie, tu nie przejdę. Zginąłem. Gra jest niewybaczająca, że tak powiem, nie wybacza błędów i nie jest prosta. A dobrze, większość gier jest właśnie prostych, a to jest błąd. Nie, nie mogę, ja muszę uciekać, nie mam innego wyjścia. A, nie muszę myszką. Mogę padem. Bo wcześniej miałem problemy właśnie ze sterowaniem na padzie. To co się dzieje? Co się stało teraz? Nie wiem, wyszło mi teraz tak do menu. Nie wiem, co się stało. Nie, no musimy uciekać na bank, ale chyba nasza postać się męczy, sprawdźmy to. Tak. Zamarzliśmy, no! Jezu, śmiech! To będzie dobrze, że to kapitan zły się śmieje z nas! Wow! Dobra, uciekamy po prostu, uciekamy i uciekamy. Czemu mi wiesz? Muszę się napić. Chciałbym to wygrać. Naprawdę ciekawa gra. Ten głupi moment psuje wszystko. Nie mam pojęcia w sumie, ale próbujemy. Wszystko się zamraża nagle, kurde. Musimy uciekać, nie ma innego wyjścia.
czemu mi wyszło? Kurde, co on wychodzi do menu? Ja pierdzielę. Nie wiem, o co chodzi. Spróbuję od razu uciekać po prostu bez żadnych tych i muszę, muszę ładnie wpasować się w ten. Nie, ja nie wiem. O, i wyszło mi. Poczekajcie moment, naprawdę. Witam ponownie. Okazało się, co się okazało? W ogóle zginąłem oczywiście wielką ilość razy, ale okazało się, że jak biegniemy po schodach i skaczemy, szybciej wchodzimy po schodach. Ta, dziwna logistyka, ale logika znaczy. Ale dobra. Już? Tak blisko zawsze byłem? No dobra, conference room, room 200, pokój konferencyjny. Pokoje od 205 do 50 w lewo lobby. Muzyka jest świetna, to już powiedziałem. Mamy nowy list. Już 4 dni minęły, odkąd został zacumowany, no to powiedzmy statek. Prawdziwy terror i po prostu desperacja przebiegła po całej, poruszyła całą załogę. A kapitan zamknął się. Po prostu z browarem się zamknął z alkoholem. I wszystkich zostawił, żeby szczezli. Jeden z inżynierów łata wszystko, po prostu robi co może, tylko żeby wszystko połatać. Ale to nie pomaga. Co? Nie ma w tym żadnej pomocy, że kapitan się zamknął z całym alkoholem i nic z tego sobie. I cały czas podobno jest z tego. W zarządzie, nie? O, pierścionek! Ktoś chciał się, miał się zaręczyć najwyraźniej. Wow. Świeczki zapalone. Wiele ciepłej tutaj, nie? Atmosfera... Atmosfera w tej grze jest fenomenalna! I te jęki, nie wiem co to jest, ale to jest... I wszystko skrzypi, to jest... Świetnie skonstruowana atmosfera! Klimat jest niebywale dobry! O, graj sobie w pokera. Łazienka. Coś ciekawego? Okulary. Coś pierdzieli, babszyl stary. Czyli musimy iść tutaj. Wow, ten krzyk mnie przestraszył bardziej jak cokolwiek. Zakręciliśmy... Co za znak? Siedonko. O, tu jest... Nie zauważyłem. Zakręciliśmy tu wodę. I możemy przejść przez sufit. Czyjkolwiek sufit to jest. To jest pokój konferencyjny? No tak, to jest pokój konferencyjny. Dam jakąś kartkę. A, tu nic nie, na tej kartce nic nie ma. To są po prostu kartki do zapisków dla, ewentualnie dla ludzi. What the hell? Wow, teraz trochę ciszę, boję się, autentycznie. Będę musiał uciekać, prawda? Alkohol. To już dzisiaj. Niezabawny biznes? Żadnych zmian nagłych?
Ten szept zawsze mnie denerwuje, straszy. Przez tego pijaka wycierpieliśmy już dość. Pamiętaj, Jim. Wszyscy inni inżynierowie. A Jim i inni inżynierowie będą... Zabiorą go do baru? Wszyscy wiecie, co zrobić. Pamiętajcie, nie spieprzyć tego. Zabili go! Zabili go. O kurwa! Wow! To teraz! Jak podchodzą, to czas jest ten. Ta muzyka. A, wystarczy podejść do drzwi. Nawet nie trzeba ich naciskać. Ups. Co teraz? A. Okej, ustabilizowała się, wszystko doczytało. Gry arcade. Arcade. Znaczy nie możemy ich użyć, więc pójdziemy od razu na górę. Recepcja. Ciągle doczytuję jakieś pliki. O! To było miejsce dla gości. Rozumiem. Pianino. Skrzypce. Barry! O! Zakrwawiona notatka. Kapitan nie żyje. Wszystko jest spokojnie. The whole peaceful. Nie, po tym jak kapitan rzucił się na tego, zrzucił się na inżyniera? Kurde, dziwnie, nie rozumiem tego. Wygląda na to, że wtrzymał w to sobie wszystko, jak całe te emocje, tak samo jak my. Zaczął uderzać głową kapitana o bar. Wiele to nie tego, wiele dużo nie wytrzymał, kapitan był pijany jak zawsze. Powstrzymaliśmy go na czas, powstrzymaliśmy go, ale nie na czas, żeby wszystko, ale na późno, żeby było dobrze, tak? Żeby coś zdziałać. Wyrzuciliśmy go na niższą część statku. Zimno niedługo go zabije. I nas, wkrótce. Jeśli nie będziemy ostrożni. Dziwne strasznie. My gramy kapitanem może? Okej. Kurde, duży notatek. Nigdy za wiele do... Nigdy za wiele ciuchów, żeby się ogrzać, tak? Kończy się jedzenie. A, że za mało właśnie ubrań. Kończy jedzenie. Niektórzy popadają w depresję. Ludzie znikają. Nie rozumiem. Ludzie znikają. I almost wish that the talk of living eyes wasn't... Prawie życzę sobie, żeby gadanie o żywym lodzie... A, że ludzie gadają o lodzie, który jest żywy. Fajnie, bo dobrze było powiedzieć, że nie muszę się martwić o sen, jeśli wiem, że mnie znajdą. Coś dziwnego, nie wiem, czy to angielski jest jakiś? Dziwny tutaj.
No, woda opadła. Mogę zejść tędy? No to muszę chyba, bo tam już nie zejdę. Ciekawy gra skonstruowana, to jest... Strasznie przycina coś. No tak samo zaczął padać. Wow, nie! Okej, okay, dość szybko. Dałem radę. Okej. Okay. Wow! Się porusza. Coraz zimniej. Nasza postać zamarza. Czy ominąłem zapis? Nie wydaje mi się, że ominął zapis. Jest! Szybko! Wow! Dalej wodę, zakręcamy. Skończyłem. O, szkoda. Nartuję. Następna kartka, kurde. Cholera, cholera, cholera. Sąd, myślę, że widziałem coś. Wydaje mi się, że widziałem całą ścianę lodu, która się poruszyła. Poruszyła, jakby była żywa. Lód nie może być żywy, prawda? Ale przysięgam, widziałem to. Nikt mi nie wierzy. Ale wierzy, naprawdę jestem przekonany, że ten statek jest nawiedzony. Jest nawiedzony i dodatkowo to jest kolejny znak od Matki Natury. Że powinniśmy wszyscy zginąć. Już wiele ludzi zginęło. Znaczy zniknęło. Ludzie mówią, że po prostu uciekli ze statku. Po prostu w nocy. Ale sądzę, że to ich lud ich zabrał. Lud jest żywy. Lud jest żywy, lud jest żywy, lud jest żywy, lud jest żywy, lud jest żywy. Okej. Okay. Schodzimy na dół? Pewnie, że tak. Okej. Okay. Ciekawa gra, o co chodzi w ogóle, nie? Z tyłu, a, teraz tu z tyłu możemy zejść jeszcze niżej. A, nie, muszę tędy przejść. A, bo ja szedłem już niżej. Wow! Nie mogę zapalić gazu? Co jest? Cholera, to było tylko po to, nie! A nie, to jest z tego, sucho! Okej, okay, rany! Co dalej? Tu nie, tędy. Zginąłem! A muszę tu obniżyć poziom wody. Okej. Okay. No come on! To jest ciekawa gra bardzo, ale... jednak to dłuży się troszkę. Brakuje tych elementów takich... bardziej horrorowych, typowych. Dla horrora. O! A tu jest flaszka!
Nie widziałem tego. A dziwne, jestem Polakiem. Okej, dobrze. A, bo my ten tym oknem skoczyliśmy tutaj, tak. Jak ja zginąłem? Okej. Znowu, kurde, interko. Ile gram? W sumie gram już godzinkę dobrą. No, będzie zaraz godzina. A tak czy siak, chcę dokończyć grę. Uuuu! Tutaj wpadłem w wodę. Ciekawy element utrzymania ciepła. A tak samo było w Cryostasis. Grałem w tą grę, w Cryostasis jednak gra... Nie wiem, czy ona jest tak źle zoptymalizowana, czy tak miało być, po prostu gra jakoś dziwnie zwalniała mi. Nie, zaraz, czemu tu jest woda? Tędy wchodziłem. Teraz woda się nie obniżyła. Czemu? To jest niemożliwe. Nie rozumiem tego. Może ja najpierw mam zapalić tutaj. Coś jest nie tak. A może nie? Może ja zjebałem? No, spróbujemy znowu. Oj, zamrożony zostałem troszkę. Nie do końca. Nie do końca. Ja zjebałem teraz, przepraszam. Okej, ogrzaliśmy się. Po prostu musimy zejść o jedno piętro niżej. Nie wiem, butelki, cholera. Trudno. Trudno. Nie, ale ja stamtąd przyszedłem. Toż to bez sens jest. Tu jest szyba, nie? No to nie dam rady wejść. Tutaj? Tu nie byłem wcześniej. Wow. Dziwna sprawa, coś musiał wcześniej pójść inaczej. Jasne, ja stąd zszedłem. Coś resztki są. Muszę się napić. Przepraszam was, ale to jest śmieszne. Zmusili mnie do ponownego. O, teraz mogę już normalnie zaskoczyć sobie. Zmusili mnie do ponownego użycia dwa razy, kombinacji raz, dwa. Wow, ale nam zimno. O, my już nic nie widzimy! W sumie. Dobra, nie, ja muszę to wygrać.
Chodzi mi o uszczeznąć. Kurde, no to jest głupota moim zdaniem już. Dobra, zróbmy to już poprawnie. Pamiętać trzeba, że poziom wody się nie zmienia, czy nawet się podwyższa. Wraz z zginięciem trzeba wrócić się na sam początek, żeby coś zdziałać, ponieważ nie zapisuje się ilość przekręcania. Trzeba też pamiętać, że tam z tyłu był zapis, którego wykorzystamy teraz, bo można go wykorzystać za każdym razem, jak się zginie. Gra jednak ma swój błąd, nie? Że jednak dłuży się. To jest problem gry, tej gry. Tak. Jest, są, za dużo są elementy. Ten element logiczny jest zbyt długi. I teraz. A, możemy przez okno skoczyć. Tak. Jest. Wrócimy się do tego pomieszczenia. A, bo tu jest w ogóle ten kanister. Idziemy tu na górę. Jeszcze wyżej. Tu będziemy mieli z lewej alkohol. Nasza postać marznie z czasem. I zapalimy tutaj. I no. Zaraz. Czemu ten człowiek jest zmarznięty? No. Zaskakujemy tutaj. I przechodzimy w końcu tam. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nieważne. Teraz musimy zrobić ostrożnie. Przejdźmy tędy, spokojnie. Raz, dwa, tutaj. Przestało. Tędy. Te ludzie działają. Coś tu mamy ciekawego? Nie. Mało, słuchaj, że jest tak mało interakcji z otoczeniem. Też może się czepiam. Okej, okay, ostatnie, bodajże ostatnie już obniżenie wody, żeby można się już było wydostać. Mam nadzieję, że już się wydostaniemy i skończymy tę grę. Ponieważ już, przyznam się, początkowo to jest tak dziwnie, bo właśnie początkowo byłem zachwycony, a teraz już jestem troszkę zmęczony. No. Kartka na ścianie. Wow, co to było? Ktokolwiek to czyta. My pozostali przy życiu. Od statku SS Catherine. Dogadaliśmy się i wynosimy się stąd. Wynosimy się, spróbujemy wyjść, znaleźć pomoc z jakimkolwiek wyposażeniem, które zdołamy wziąć. Stawiliśmy flagi, żeby można było za nim podążać. Ostrzegamy, jeśli zostaniesz w statku, ostrzegliśmy cię, jeśli tego stałeś w statku. Wróciliśmy inżyniera, który zabił kapitana, do najciemniejszych zakątków statku. Powodzenia. Jeszcze gra trwa? O mój Boże. No dobra. Zobaczmy. Tam coś się pali. To już koniec, tak.
Wygraliśmy. Dziękuję wam serdecznie za grę. Gra była świetna od oprócz tego ostatniego momentu, który strasznie zniszczył cały klimat. Wydawała się naprawdę na początku taką większą budżetową nawet produkcją. Muzyka była przepiękna, świetnie grała na emocjach i te szepty, szczególnie dźwięk właśnie był, te skrzypienie całego statku świetnie oddawały atmosferę tego nawiedzonego statku rozbitków. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Przyjemnie się grało właśnie oprócz tego momentu ostatniego, który trochę niedopracowana, niedorzeczność była, ale to można przymknąć oko. Polecam wam te pozycje. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko!